Eutanazja, czyli prawo do godnej śmierci, czy przyzwolenie na mordowanie pacjentów? Eutanazja polega na zapewnieniu przez lekarzy środków farmakologicznych, które pozwalałyby chętnym i zdecydowanym pacjentom, o ile są w stanie podejmować takie decyzje, zakończyć własny żywot. Często na eutanazję mówi się także wspomagane samobójstwo, choć technicznie rzecz ujmując są to dwie różne praktyki. Eutanazja jest wtedy, kiedy to lekarz wstrzykuje choremu śmiercionośne środki, natomiast wspomagane samobójstwo wtedy, kiedy to pacjent sam bierze te środki, a lekarz je jedynie dostarcza. Wiele osób jednak uważa, że takie rozwiązania są skrajnie niemoralne. Albo na bazie przeświadczenia, że żadnego życia nie można zakończyć, nawet własnego, bądź z obawy, że legalizacja takich praktyk mogłaby prowadzić do wielu nadużyć i śmierci tych, którzy umrzeć wcale nie chcieli. Zanim zanalizujemy ten problem, dajcie znać, co teraz sądzicie o eutanazji, korzystając z wyskakującej właśnie ankiety i nie zapomnijcie subskrybować program. To będzie bardzo długa rozkmina, także dla wygody oglądania i powracania do filmiku, w komentarzu poniżej znajdziecie interaktywny spis treści, za pomocą którego możecie nawigować do różnych części filmiku. Zacznijmy od zdefiniowania, dlaczego ktoś w ogóle może chcieć poddać się eutanazji. Praktyka eutanazji w kontekście medycznym nie polega na tym, że lekarze uśmiercają każdego, kto ma depresję, przeżywa żałobę, czy kogo generalnie nie chce się lekarzom leczyć. Eutanazja w zamierzeniu ma zapobiec nieodwracalnemu cierpieniu. Jeżeli ktoś cierpi na nieuleczalną chorobę, która wywołuje ogromny ból, której leczenie w dodatku może wywołać długotrwały ból, a szanse poprawy są marne lub zerowe, to argument głosi, taka osoba ma prawo zdecydować, czy chce odejść z tego świata. Czy chce odejść w relatywnym komforcie, czy w bólu. Cierpienie czy ból nie muszą być same w sobie złe. Jeżeli pomyślimy na przykład o żołnierzach albo o sportowcach, no to na pewno na przestrzeni lat trenowania się i sportowcy, i żołnierze mocno nacierpią, ale jest to ból, który możemy przyznać ma pewną wartość. Czyni ich silniejszymi, mocniejszymi, wytrwalszymi, gotowymi na kolejne wyzwania. Ale też nie oszukujmy się. Są takie typy cierpienia, które są całkowicie bezsensowne. Cierpienie, z którego nie wynika nic poza cierpieniem. Cierpienie, które nie mija. I dość przekonujący argument, moim zdaniem, głosi, że zmuszanie ludzi do cierpienia w takich sytuacjach, do cierpienia bez sensu, jest skrajnie niemoralne. I mnie osobiście takie postawienie sprawy dosyć przekonuje. Postawiony w takiej hipotetycznej sytuacji, z pewnością sam poważnie rozważałbym opcję eutanazji. Ale, kontrargument głosi, tu chodzi o coś więcej niż indywidualny wybór. Niektórzy obawiają się, że zalegalizowanie nawet najbardziej ograniczonych form wspomaganego samobójstwa może mieć bardzo poważne konsekwencje. Śmierć z powodu postrzeganego cierpienia czy niewygody stanie się tak naturalna i tak powszechna, że zaczniemy rozszerzać stosowalność tej praktyki nawet do sytuacji, kiedy nie jest to potrzebne. W końcu akceptując nawet niedobrowolną eutanazję, czy po prostu mordowanie ludzi, którzy w naszej własnej ocenie wiodą żywot niewarty życia. Częstą odpowiedzią jest przyrównanie tych obaw do tak zwanej równi pochyłej. Jest to bardzo popularny zabieg retoryczny i prawie zawsze błąd logiczny, który polega na tym, że chcemy zademonstrować, że akceptując jakieś zjawisko A, jednocześnie zezwolimy rzekomo na jakieś inne zjawisko B, które jest bardzo niepożądane. W związku z tym nie możemy pozwolić na A. Jednak związek logiczny między A i B jest bardzo często całkowicie zaburzony. Zwolennicy eutanazji odpowiadają, że eutanazja dobrowolna do niedobrowolnej ma się mniej więcej tak, jak seks dobrowolny do gwałtu. Jeżeli akceptujemy, powiedzmy, związek seksualny przed małżeństwem, to w żaden sposób nie prowadzi to do legalizacji czy akceptacji gwałtów. Jednak przeciwnicy pytają, jak zdefiniować dobrowolną eutanazję? Czy nie ma ryzyka, że osoby będące w wyjątkowo niekorzystnych sytuacjach życiowych, takich jak ubóstwo, starość, niepełnosprawność, przewlekłe choroby, nie byłyby pod dodatkową presją ze strony rodziny, lekarzy czy nawet całego społeczeństwa, aby umrzeć, aby przestać być balastem? Czy w takich sytuacjach możemy naprawdę mówić o szczerej, autonomicznej decyzji? Przeciwnicy eutanazji zatem argumentują, że zakaz eutanazji istnieje właśnie po to, aby chronić pacjentów. Tak, niektórzy mogą cierpieć katusze aż do słodkiego pocałunku śmierci. Ale w przeciwnym przypadku niektórzy byliby skazywani na śmierć, bo żadne przepisy czy regulacje nie są w stanie zapewnić pełnej kontroli i przejrzystości procesów eutanazji.
Ale, krzyczą zwolennicy, jakkolwiek prawdą jest, że żadne regulacje nie są w 100% efektywne, to to samo tyczy się zakazów. I kontrargument tutaj głosi, że eutanazja tak czy siak się odbywa, nawet kiedy jest nielegalna. Zatem lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia społeczeństwa jest ją zalegalizować i upewnić się, że jak najwięcej zabiegów eutanazyjnych odbywa się wedle jasnych zasad. Zatem, skoro omówiliśmy te różne argumenty za i przeciw, no to przekonajmy się, na ile mają oparcie w rzeczywistości. Zacznijmy od obaw związanych z upowszechnianiem się eutanazji. Portal LifeSite News, bodajże największy portal pro-life na świecie, regularnie alarmuje, że w miejscach, gdzie eutanazja jest legalna, liczba wykonywanych zabiegów stale wzrasta. Co ma potwierdzać obawę o nie dającym się uregulować rozpowszechnianiu się tego procederu. I w istocie, jak chodzi o liczbę eutanazji, to obserwujemy często trendy rosnące. W stanie Oregon w USA legalne jest jedynie wspomagane samobójstwo. Pacjent, aby się kwalifikować, musi mieć powyżej 18 lat, być przy zdrowych zmysłach, musi mieć zdiagnozowaną śmiertelną chorobę, która go zabije w przeciągu 6 miesięcy, a przy tym musi złożyć petycję na piśmie w obecności dwóch świadków i być przebadanym przez dwóch lekarzy. Statystyki rządowe pokazują, że od momentu legalizacji liczba wspomaganych samobójstw w skali roku w Oregonie wzrosła ponad 8-krotnie. Dla porównania dane z Holandii i Belgii, które z początkiem lat 2000 zalegalizowały pełną, o wiele bardziej liberalną eutanazję, pokazują, że w istocie na przestrzeni półtorej dekady liczba zabiegów mocno wzrosła. Jednak sama liczba eutanazji niewiele nam mówi. Szczerze powiedziawszy, nie mówi nam nawet, czy tych zabiegów jest za dużo. Pamiętajmy, na czym polega idea eutanazji czy wspomaganego samobójstwa. Na skróceniu cierpienia śmiertelnie chorego pacjenta na jego własne życzenie. Jeżeli te warunki są spełniane, no to wówczas nie ma aż tak znaczenia ani jak dużo tych zabiegów jest, ani jak szybko ich liczba rośnie. Jeżeli ponownie spojrzymy na wspomniane statystyki, ale uwzględnimy kontekst, a konkretnie choroby pacjentów, którzy zdecydowali się na wspomagane samobójstwo lub eutanazję, to zobaczymy, że siłą napędową rosnących statystyk są całkiem zrozumiałe choroby. Zarówno w stanie Oregon, jak i w Holandii czy Belgii, blisko 70% pacjentów, którzy decydują się na takie zabiegi, choruje na jakąś formę raka. Ale też coraz częściej w grę wchodzą inne, równie bolesne choroby. W Oregonie aż 6% pacjentów cierpiało na stwardnienie zanikowe boczne, a w 2015 roku już 10% przypadków uwzględniało choroby takie jak choroba Huntingtona, stwardnienie rozsiane, zaawansowane przypadki choroby Parkinsona, choroby naczyń mózgowych itd. W Holandii w mniejszym stopniu na eutanazję decydują się także pacjenci chorujący na demencję lub, choć bardzo rzadko, choroby psychiczne. Co nam mówią te dane? Z jednej strony nie ma specjalnie powodów do niepokoju. Choć statystyki, znaczy się liczba eutanazji czy wspomaganych samobójstw rośnie we wszystkich tych cytowanych państwach, to jednocześnie widzimy, że kontekst chorobowy pacjentów, którzy się na to zdecydowali, jest jakby spójny z przyświecającą ideą. Mamy do czynienia ze śmiertelnymi chorobami, które wywołują ogromne cierpienie. Jakkolwiek może niektórych niepokoić, że choroby nowotworowe stopniowo stają się coraz mniejszym, choć wciąż przygniatającym, powodem, dla którego ludzie decydują się na eutanazję, to obawa ta może wynikać bardziej z tego, że sobie sami nie zdajemy sprawy z tego, jak długa jest lista chorób, śmiertelnych chorób, które mogą wywoływać ogromne cierpienie. I trudno się dziwić, że jeżeli pacjentom dajemy taką opcję, no to większość z nich albo rosnąca liczba z nich wybierze umrzeć w spokoju i w relatywnym komforcie, niż cierpieć bez sensu przez kolejne miesiące. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na dane z Holandii, no to trzeba przyznać, są pewne elementy kontrowersyjne. Na przykład widzieliśmy, że w 3% za wzrost liczby eutanazji przeprowadzonych w Holandii odpowiadają pacjenci z demencją. No i to jest taki trochę kontrowersyjny przykład, no bo demencja, czy szereg chorób, które zazwyczaj nazywa się demencją, no nie są koniecznie chorobami śmiertelnymi. I nie jest tak, jeżeli przypomnimy sobie na przykład prawo w Oregonie, że pacjenci chorzy na demencję koniecznie umrą w przeciągu kolejnych 6, czy nawet 12, czy nawet 24 miesięcy. Chociaż ja osobiście na przykład to rozumiem. Gdybym był zdiagnozowany z chorobą Alzheimera, to byłbym bardziej zdruzgotany, niż gdybym był zdiagnozowany z nowotworem. Wizja, że z czasem właściwie stracę swoją osobowość, pamięć, to co czyni mnie mną, napawa mnie większym strachem niż wizja bólu fizycznego.
W dużym skrócie, wolałbym jednak umrzeć będąc sobą. Ale widzieliśmy także, że w Holandii, jakkolwiek w minimalnym stopniu, ale wciąż, do eutanazji dochodzi w przypadku pacjentów chorych na choroby psychiczne. I to już, trzeba szczerze powiedzieć, jest bardzo kontrowersyjne. W gazetach głośnym echem odbił się przypadek sprzed roku. 20-kilkulatki, która była ofiarą napastowania seksualnego w dzieciństwie. W jego wyniku przez blisko 15 lat cierpiała na poważny zespół stresu pourazowego, ostrą anoreksję, chroniczną depresję z tendencjami samobójczymi, a nawet halucynacje. W pewnym momencie, to jest w 2016 roku, kobieta ta poprosiła o eutanazję. Konsultowani jej lekarze stwierdzili, że to, że ta kobieta cierpi niemiłosiernie, nie ulega wątpliwości. 15 lat terapii nie przyniosło odpowiednich rezultatów i część właśnie tych konsultantów uznała, no, że rzeczywiście szanse na jakąś realistyczną poprawę są bardzo minimalne. A jednocześnie stwierdzili, że mimo swoich wszystkich problemów psychicznych jest na tyle świadoma, że może z pewnością podjąć tę decyzję. Tak szerokie zastosowanie eutanazji budzi słuszne kontrowersje, bowiem w przypadku chorób psychicznych o wiele trudniej jest ze stuprocentową pewnością zdiagnozować, czy dana choroba jest rzeczywiście nieuleczalna, czy uleczalna. Zwłaszcza, że to trochę zależy od osoby, która ją przechodzi. Niektórzy lekarze obawiają się, że legalizacja eutanazji czy wspomaganego samobójstwa w przypadku chorób psychicznych, zwłaszcza ciężkich depresji, może dać pacjentom łatwą drogę wyjścia, zanim wyczerpane zostaną wszystkie opcje terapeutyczne. Co właściwie pcha nas jeszcze raz do omówienia różnic między wspomaganym samobójstwem a eutanazją. Dla przypomnienia, wspomagane samobójstwo jest legalne m.in. w stanie Oregon w USA czy w Kanadzie od zeszłego roku i polega na tym, że lekarz podaje czy dostarcza pacjentowi śmiercionośne leki, ale to pacjent sam musi je zażyć. Podczas gdy eutanazja legalna m.in. w Belgii czy w Holandii polega na tym, że lekarz może sam wstrzyknąć pacjentowi te śmiercionośne leki na jego prośbę. Różnica może wydawać się symboliczna, ale jak wskazali autorzy raportu Komisji Parlamentarnej badającej możliwość legalizacji eutanazji w Wielkiej Brytanii blisko 10 lat temu, te różne praktyki prowadzą do diametralnie różnych społecznych konsekwencji. Jeżeli popatrzymy jeszcze raz na pokazane wcześniej wykresy, to rzeczywiście różnice w ilości wykonywanych zabiegów są ogromne. Raport brytyjskiej Komisji Parlamentarnej stwierdził, że diametralnie różne liczby wykonywanych zabiegów mogą świadczyć o tym, że jedynie ci prawdziwie zdecydowani byliby gotowi zakończyć własny żywot. W dodatku sugerowano, że w przypadku legalizacji jedynie wspomaganego samobójstwa granica między dobrowolnym i niedobrowolnym zakończeniem życia jest o wiele wyraźniejsza, a ryzyko nadużyć o wiele mniejsze. Jak chodzi o niedobrowolną eutanazję, to trzeba przyznać, że obawy nie są nieuzasadnione. Weźmy przykład Holandii. Badanie trendów stosowania eutanazji na przestrzeni 20 lat, opublikowane w prestiżowym żurnalu medycznym Lancet w 2010 roku, pokazało, że w istocie niedobrowolna eutanazja ma miejsce. Choć dla jasności mówimy tu o bardzo malutkim procencie przypadków i jest to trend zniżkowy na przestrzeni tych 20 lat. Co dla niektórych będzie dowodem na to, że no system działa, bo jakby pomniejsza się liczba tych nielegalnych czy niedobrowolnych eutanazji, a z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że to jest dowód, że system nie działa, skoro w tak liberalnej legislacji, jaką jest prawo holenderskie, wciąż niedobrowolne eutanazje się odbywają. I ten konflikt interpretacyjny tych danych rozwiążemy troszeczkę później, a w międzyczasie przyjrzymy się także danym z Belgii. Badania opublikowane w tym samym roku pokazały, że w Belgii w prawie 1/3 przypadków stosowania eutanazji lekarze nie uzyskali wyraźnej, zgodnej z przepisami woli pacjenta. O czym alarmowały też głośno właśnie środowiska pro-life. Równolegle, co może napawać jeszcze większym niepokojem, w 2010 roku jedynie 77% wykonanych eutanazji było zgłoszonych do odpowiednich rad nadzorczych. Rad, których rolą jest czuwanie nad tym, że cały proces wykonywania eutanazji od A do Z odbywa się wedle obowiązujących procedur. W 2005 roku natomiast odsetek zgłoszonych eutanazji wynosił jedynie 80%. Dla porównania w Belgii odsetek niezgłoszonych eutanazji wynosił prawie 50%. Trzeba przyznać, że brzmi to dosyć strasznie. Jakby te regulacje były całkowicie bezpłodne, no bo jeżeli jedna
trzecia czy połowa w sumie lekarzy może ignorować prawo, no to co to za prawo? Jednak ponownie musimy zajrzeć trochę głębiej i zrozumieć, co kryje się pod tymi niezgłoszonymi i niekonsultowanymi przypadkami. Wywiady z lekarzami przeprowadzającymi te niezgłoszone lub niedobrowolne eutanazje ujawniają, że w większości badanych przypadków zarówno w Belgii, jak i w Holandii powodem niezgłoszenia eutanazji było to, że lekarze wcale nie planowali eutanazji. Na przykład w badaniu, z którego wynikało, że w Belgii aż 31% eutanazji nie jest konsultowanych z pacjentami, w większości mieliśmy do czynienia ze śmiertelnymi chorobami, które miały bardzo nieprzewidywalne trajektorie, a głównym celem lekarzy było wciąż wyleczenie pacjenta. Autorzy badania stwierdzili, że wszystkie dane sugerują, że najprawdopodobniej w tych wypadkach mieliśmy do czynienia z gwałtowną deterioracją zdrowia pacjenta, która z jednej strony oznaczała nadchodzącą śmierć chorego, jak i niemożliwość komunikacji. W związku z tym decyzje były często podejmowane po konsultacjach z rodziną. Bardzo istotne jest to, że w belgijskim przypadku aż 48% z tych niekonsultowanych eutanazji było dokonywanych w ostatniej dobie życia pacjenta, to znaczy w dniu, w którym przewidywano jego śmierć. Zaś ogółem 90% było dokonywanych w ciągu tygodnia, w którym przewidywano śmierć pacjenta. Dane z Holandii potwierdzają podobne doświadczenia. Nie mówię, że kończenie życia pacjenta bez jego zgody w ostatnich 24 czy 72 godzinach jest usprawiedliwione. Absolutnie nie. Ale musimy też zrozumieć, że te przypadki niezgłaszanej czy niekonsultowanej eutanazji są bardzo, bardzo specyficzne. Badania pokazują, że w większości tych przypadków mamy do czynienia z chorobami, które miały trudną do przewidzenia trajektorię i z pacjentami, których zdrowie uległo nagłej, nieprzewidzianej właśnie deterioracji. No i albo mamy sytuacje, w których pacjent, wiedząc, że ma godziny czy dni życia i mocno cierpi, prosi lekarza o pomoc, o eutanazję. No i lekarz ma problem, bo jeżeli poszedłby oficjalnymi, administracyjnymi kanałami, to zanim otrzyma, zakładamy, pozytywną decyzję, no to pacjent już dawno umarł. Więc z tego bardzo często wynikają te niezgłaszane przypadki. Z drugiej natomiast strony, jeżeli mówimy o niekonsultowane przypadki, to i ponownie nie usprawiedliwiam, ale właśnie mowa o pacjentach, którzy zapadli w śpiączkę na ostatniej prostej swojego życia i lekarz wraz z rodziną jakby podjęli tę decyzję za pacjenta. Teraz ja nie uważam, że podejmowanie decyzji za kogoś, kto tej decyzji podjąć nie może, jest do końca okej. Ale musimy też zrozumieć, że to są te specyficzne przypadki, natomiast absolutnie nie ma takich sytuacji, żeby lekarzom nie chciało się kogoś leczyć, więc zabiją człowieka, który mógłby jeszcze pożyć kilka tygodni, miesięcy czy lat. Taka jeszcze jedna uwaga. To badanie, z którego wynikało, że aż 31% lekarzy w Belgii nie konsultuje eutanazji z pacjentami, było bardzo głośno komentowane w różnych mediach pro-life. I jak najbardziej to jest uzasadnione. Ale jednocześnie autorzy tych różnych artykułów całkowicie ignorowali konkluzje samych badaczy. Badacze bowiem konkludowali, że jakkolwiek ta niekonsultowana eutanazja jest problemem, to rozwiązaniem jest wcale delegalizacja eutanazji, a większe upowszechnienie tzw. żywych woli czy żywych testamentów. Polega to na tym, że pacjent jakby daje lekarzom jakby zobowiązania i informuje ich, czego sobie życzy w przypadku, gdyby jego zdrowie nagle podupadło, gdyby wpadł w śpiączkę i co lekarz może robić, czego nie może robić, jakie działania może podjąć, a jakich działań może czy powinien wręcz zaprzestać. A propos podejmowania bądź zaprzestawania pewnych działań, warto spojrzeć na zacytowane przed chwilą dane przez pryzmat brytyjski. Cytowany już wcześniej raport brytyjskiej komisji parlamentarnej z 2005 roku stwierdzał, że choć w Wielkiej Brytanii eutanazja nie jest legalna, praktyki skracania życia pacjenta mają miejsce. Lecz nie uznawał ich za praktykę eutanazji. W pierwszej kolejności prawo brytyjskie, jak w wielu innych krajach europejskich, zezwala czasem na tak zwane przerwanie uciążliwej terapii. Chodzi o sytuację, gdy pacjenci są zdiagnozowani ze śmiertelną i nieuleczalną chorobą, zaś ich życie jest przedłużane sztucznie, na przykład poprzez bycie podłączonym do maszyny. W takich sytuacjach, gdy terapia jedynie przedłuża umieranie i cierpienie, bez szans poprawy, uznaje się ją za zbędną i w istocie krzywdzącą. Choć niektórzy sugerują, że rozróżnienie semantyczne nie ma znaczenia, gdyż efekt tych działań, czy to pasywnych, czy aktywnych, jest taki sam – przyspieszenie śmierci umierającego. I w istocie,
Jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć, że czasem przerwanie uciążliwego leczenia może być lepszą, moralniejszą opcją, akceptując przyspieszanie śmierci pacjenta, to wówczas przypadki niezgłaszanej i niekonsultowanej eutanazji z Belgii czy z Holandii mogą być nieco mniej niepokojące, biorąc pod uwagę ich kontekst. Co prowadzi nas do ostatecznego argumentu zwolenników eutanazji, a mianowicie, że różne praktyki skracania życia pacjenta, nawet bez jego zgody, celem uśmierzenia bólu bądź złagodzenia śmierci, mają miejsce nawet jeżeli są nielegalne. Autorzy raportu parlamentarnego stanu Wiktoria w Australii, którzy analizowali możliwość legalizacji jakiejś formy eutanazji, wyraźnie zaznaczyli na wstępie, że mimo że takie praktyki nie były legalne, to różne formy wspomaganego samobójstwa i eutanazji dość regularnie miały miejsce. Stąd raport parlamentarny sugerował uregulowanie tej kwestii dla większej przejrzystości i dobra pacjenta. Australia zresztą nie jest jedyna. Dość dużym echem odbiło się także badanie sprzed dekady, które analizowało doświadczenia lekarzy z decyzjami o zakończeniu życia pacjenta w Australii, Belgii, Danii, Włoszech, Holandii, Szwecji i Szwajcarii. Pytani o to, czy powstrzymali kiedyś leczenie pacjenta ze względu na brak możliwości poprawy, uwzględniając, że przyspieszy to jego śmierć, zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco. W zdecydowanej większości również mieli doświadczenie podawania leków mających na celu złagodzenie bólu ciężko schorowanego pacjenta z uwzględnieniem, że może to przyspieszyć jego śmierć. W dużo mniejszym stopniu mieli doświadczenie pomocy pacjentowi w zakończeniu jego żywota na jego własne życzenie. Nie tyle kluczowe są tu statystyki pokazujące, że nawet w krajach, gdzie eutanazja jest nielegalna, do niej dochodzi, ale że różne formy kończenia życia pacjentów, które nie są nazywane eutanazją, są stałym elementem współczesnej medycyny. Wszyscy choćby pamiętamy sprawę małego Charlie'ego. Odbiła się ona szerokim echem nie tylko w środowiskach pro-life, ale też zaangażowała papieża czy prezydenta Trumpa. I nieraz czytałem artykuły czy komentarze, w których ludzie mylili to zjawisko z eutanazją. Powstrzymywanie tzw. uporczywej terapii, czyli zakończenie podtrzymywania sztucznego funkcji życiowych pacjenta, który jest śmiertelnie i nieuleczalnie chory, co przedłuża jego cierpienie i umieranie, jest dosyć standardową i moim zdaniem absolutnie uzasadnioną i moralną procedurą medyczną. Ale rozumiem, że dla wielu osób fundamentalnie pro-life, którzy wierzą, że życie należy przedłużać za wszelką cenę, wszelkie praktyki, które skracają, a nawet nie przedłużają sztucznie życia, są tożsame z morderstwem. No ja osobiście się z takim podejściem nie zgadzam. Uważam, że jest ideologiczne, niepraktyczne i nie uwzględnia o wiele bardziej skomplikowanej rzeczywistości czy doświadczeń życiowych. Podsumowując, na podstawie tego wszystkiego, co dziś omówiliśmy, a trochę tego było, wierzę, że powinniśmy jednak uznać i zalegalizować prawo do samodecydowania śmiertelnie chorych pacjentów, którzy nie chcą cierpieć agonii. I jestem konkretnie zwolennikiem legalizacji wspomaganego samobójstwa, to znaczy praktyki, w której pacjent ostatecznie będzie odpowiedzialny za zakończenie swojego życia. Badania naukowe potwierdzają, że w istocie forma i zakres legalizacji eutanazji ma ogromne znaczenie i może prowadzić do diametralnie różnych konsekwencji społecznych. I na bazie właśnie cytowanych dzisiaj badań muszę powiedzieć, że pozostaję dosyć sceptyczny wobec legalizacji eutanazji. Z tego głównie względu, co było właśnie cytowane w raporcie Komisji Brytyjskiej, że w krajach, gdzie eutanazja jest legalna, granica między dobrowolną a niedobrowolną eutanazją, czy też niedobrowolną eutanazją, a innymi praktykami jak sedacja paliatywna itd. jest dosyć ciężka do zdefiniowania. Jednak w przypadkach legalizacji wspomaganego samobójstwa te granice są o wiele bardziej wyraźne. I z tych samych powodów nie jestem fanem legalizacji eutanazji czy wspomaganego samobójstwa dla pacjentów cierpiących na choroby psychiczne. Absolutnie rozumiem, że są to przypadki często bardzo bolesne, ale właśnie to, że granice w sytuacji, gdzie jest to wskazane bądź nie, są o wiele bardziej niewyraźne, napawa mnie pewnymi obawami. Zatem podsumowując, ja jestem zwolennikiem legalizacji wspomaganych samobójstw, nie jestem fanem wspomagania eutanazji. Dajcie mi teraz w komentarzach znać, co wy sądzicie. Ja już się dzisiaj nagadałem, także pora na was. Nie zapomnijcie subskrybować programu, szerować ze znajomymi i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.